uczestnicy Sanatorium Miłości nie są zwykłymi śmiertelnikami 60+, to w pewnym sensie wybrańcy. Oczywiście nie losu, ale telewizji. Bo żeby się dostać do programu, trzeba przejść wszystkie etapy castingu, których podobno jest całkiem sporo, i na końcu zrobić na tyle dobre wrażenie, żeby zostać wybranym z kilku tysięcy zgłoszeń. W rolniku jest w sumie łatwiej, bo tam i tak większość rolników wybiera po zdjęciach, więc wystarczy ładna fota i zapraszają cię na psychotesty. Tutaj w przeciwieństwie do rolnika, whistleblower nie może sam sprawdzić, jak to wygląda od kulis, bo odpadnie przy sprawdzaniu wieku. Więc musimy zadowolić się waszymi historiami z castingów. W każdym razie to grono wybrańców łączy bogactwo życiowych przeżyć, bo produkcja do tego programu wybiera właśnie ludzi po przejściach. Wielu uczestników przeżyło śmierć współmałżonków, część jest po rozwodzie, Waldek to nawet po trzech. Ale jak widać, nie do trzech razy sztuka. Sporo życiowej wiedzy zdaje się posiadać także Wojtek, który bardzo spokojnie przyjmuje wszystko, ciesząc się tymi dobrymi rzeczami i wyraźnie mniej przejmując tymi gorszymi. Ta nonszalancja w jego zachowaniu dodaje mu tylko pewności siebie. Pewnie dlatego jego współlokator postanowił właśnie jego poprosić o radę na temat kobiet. Władek P. chciał wiedzieć, po czym poznać, że kobieta jest nim zainteresowana, i Wojtek postanowił zdradzić mu swoje, tutaj cytat, 5 objawów, że kobieta jest tobą zainteresowana. Pierwszy objaw według Wojtka można wyłapać jeszcze przed nawiązaniem rozmowy. Będąc w towarzystwie, trzeba dyskretnie sprawdzić, czy ta pani wodzi za tobą wzrokiem. Jeśli szukacie pośród ludzi, wtedy możesz iść zagadać. I tutaj wypatruj objawu drugiego, który występuje podczas rozmowy. Sprawdź, czy pani będzie cię słuchać, ale nie udawać, że słuchaj, kiwać bezmyślnie głową, tylko naprawdę słuchać. Najlepiej z zrozumieniem. Wiesz, tak pożerać twoje słowa łapczywym haustem. No i wtedy objaw trzeci. Jak już szukała cię wzrokiem i słuchała cię podczas rozmowy, przychodzi czas na wypatrywanie zmian w jej wyglądzie. Samica człowieka według Wojtka z Warszawy przyciąga samca podobnie jak wiele samic innych gatunków. Ubiorem i makijażem, tylko takim specjalnie pod ciebie. W sensie, mało się jeszcze znacie, więc pewnie nie wie, co ci się podoba, dlatego wypatruj zmian w jej wyglądzie i ubiorze. Te zmiany mają zwrócić twoją uwagę. No i kiedy już zwróci tą twoją uwagę, bo ona nie wie, że ty już dawno zagiąłeś na nią parol, zwróć uwagę na jej mowę ciała. Jeśli podczas rozmowy zwraca się do ciebie po imieniu, dotyka mimochodem twojego przedramienia mówiąc do ciebie, to jesteś na dobrej drodze do zdobycia jej serca. Zwróć uwagę, jak na ciebie patrzy, czy szklą jej się oczy, czy zachodzą mgłą, być może właśnie mdleje, ale według Wojtka to znak, że jest tobą zainteresowana. To są właśnie objawy tej choroby zainteresowania kobiety według Wojtka z Warszawy oczywiście. No ale punktów miało być 5. Tak więc punkt 5 głosi, idź za sumieniem i dyktującym sercem. I to by było na tyle. Teraz już wiemy, że zapewne wszystkie kobiety w Sanatorium Miłości są zainteresowane Władkiem P. A ile pan jest zainteresowanych tobą? Zastanów się, czy widzisz u kogoś takie objawy. Zwłaszcza, że dzisiaj walentynki. Święto zakochanych, więc może warto się rozejrzeć. Tylko uważaj na takie, które akurat kroiły cebulę, wtedy zaszklone oczy się nie liczą.